Ratuję ułanów w 39. Najwyższe oznaczenie już w pierwszych dniach wojny. To czwarty rozbiór Polski, Niemcy, Sowieci, niewola. Ty uciekasz im po chwili i do Lwowa, później do Wilna, gdzie ciężarna żona. Na zachodzie ma powstać armia polska i Wilno, kochane Wilno, z rąk do rąk wywożą Polaków w Syberii głąb. Litwini witają na jeźdźców serdecznie. Dla Polaków jest coraz niebezpiecznie. W tym czasie, w tych miejscach dzieją się koszmary. Ludobójstwo zbiera żniwa, krew piją ponary. AK rośnie w siłę, rok 43. W Micica pod Stępem aresztują Sowieci. Lecz major ratuje żołnierzy przed śmiercią. Nigdy nie wpadnie w zasadzkę sowiecką. Wizytacja brygady kończy się wzruszeniem. Tak powinno działać zbrojne podziemie. Od wojny obronnej i pierwszej okupacji stał się ikoną drugiej konspiracji. Wizytacja brygady kończy się wzruszeniem. Tak powinno działać zbrojne podziemie. Od wojny obronnej i pierwszej okupacji stał się ikoną drugiej konspiracji. Pierwszą okupację pamięta bardzo dobrze. Wie, że współpracę z Sowietami kończy pogrzeb. Z Wileńskiej na Warszawską zmieniają swe oblicze. Z Augustowskiej Puszczy uchodzą z życiem i znów w stronę Grodna, by ratować swych żołnierzy. Genialny dowódca brygady śmierci. Wokół Niemcy i zdradziecka banda, nad którą powiewa czerwona flaga. Na rozmowy ciągle chcą Łupaszkę zwabić, jak inny chcą go zabić. Nawet gdy konfident Niemców nasłał nawożniany, Łupaszko się broni, jest ranny. Jednak kolejny raz jego rozkazy zadają Niemcom śmiertelne razy. Hitlerowcy rozbici, broń odebrana. Tak wygląda walka pod dowództwem Szendzielarza. Wizytacja brygady kończy się wzruszeniem. Tak powinno działać zbrojne podziemie. Od wojny obronnej i pierwszej okupacji stał się ikoną drugiej konspiracji. Wizytacja brygady kończy się wzruszeniem. Tak powinno działać zbrojne podziemie. Od wojny obronnej i pierwszej okupacji stał się ikoną drugiej konspiracji. Wizytacja brygady kończy się wzruszeniem. Tak powinno działać zbrojne podziemie. Od wojny obronnej i pierwszej okupacji stał się ikoną drugiej konspiracji. Wizytacja brygady kończy się wzruszeniem. Tak powinno działać zbrojne podziemie. Od wojny obronnej i pierwszej okupacji stał się ikoną drugiej konspiracji.